Magdo Jurkowska, witam w studiu TV. Dziś moim Państwa gośćmi ponownie są Tadeusz Relikowski, Związek Solidarność Państwu. W MPK, Krzysztof Stachera, przewodniczący Związku Pracowników Komunikacji Miejskiej. Państwu. Dzień dobry, witam Panów. Rozmawiamy o przyszłości MPK, ale również o raporcie pokontrolnym, który w ubiegłym tygodniu ujrzał światło dzienne. Zanim jednak zapytam o raport i o przyszłość, no chciałabym zapytać, jak wygląda dzisiaj sytuacja już po odwołaniu Magdaleny Kołeczek z funkcji prezesa, bo to było to główne, podstawowe żądanie związkowców, no i pracowników. Pani redaktor, Szanowni Państwo, pytając, no, odpowiem w ten sposób, że atmosfera, ważna jest atmosfera w zakładzie i ona w tej chwili wróciła do takiej normalności. Ja to krótko mówię w ten sposób, że pracownikom wróci uśmiech na twarz i pracują dalej, ten sam zakres czynności mają. Praca odbywa się tylko w miłej atmosferze i to uważam, że jest ważne i pracownicy to widzą, doceniają i chwalą to. Z raportem zdążyli się już Panowie zapoznać, bo kiedy rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, to mogliśmy operować tylko i wyłącznie ogólnikami i hasłami? No znaczy, jeżeli mogę dodać, to oficjalnie mamy go otrzymać, nie otrzymaliśmy, no jednak ciekawość jest taka, że wydrukowaliśmy go. No i jesteśmy w trakcie czytania tego raportu, także jeszcze dzień czasu i będziemy go w całości znać. Także znamy go. W tym raporcie pokontrolnym tak naprawdę trudno doszukać się jakichś rażących naruszeń po stronie pani prezes. Mają panowie jakieś uwagi przynajmniej do tej części, z którą do tej pory zdążyli się zapoznać? To znaczy, kiedy prezydent po zebraniu tutaj z pracownikami zalecił kontrolę w naszym przedsiębiorstwie, my, przynajmniej ja, wiedziałem, że nie ma tam jakichś uchybień finansowych pod względem takim, że pani prezes była, robiła jakieś przekręty albo coś. Nie. Ale ten raport, tak naprawdę, bo jest podzielony na części, odnosi się nie do sytuacji finansowej w żadnej mierze. Odnosi się po pierwsze do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i w zasadniczej części, w zdecydowanie największej części, do zarzutów, które zostały przedstawione na tym spotkaniu. Zostały wyartykułowane i to one były badane. Tylko, że pan prezydent, zalecając kontrolę, oczekiwał wszystkiego, że może wszystko tam być w tym raporcie. Jednak ten raport, czytając go, on jest taki jednostronny troszkę tylko. Myśmy myśleli, że to skoro zgłaszamy jakieś problemy pracownicze do osób kontrolujących, myśleliśmy, że będzie to opracowane i w dwie strony. Nie taki jednostronny, jak z tego, co czytamy tutaj, że bardzo jest taki broniący panią prezes. Był on. Są punkty, tutaj przytaczać go całego nie będziemy, bo nie ma na to czasu, ale są punkty, takie jak, dwa tylko podam może. Kierowca zabiera osobę od nas z bazy, pracownicę zabiera z bazy, jest za to ukarany. Jeżeli się pisze, że to dla bezpieczeństwa, no to to jest troszkę takie nie bardzo. Bo jeżeli chcemy być wszyscy bezpieczni, to może wszyscy siedźmy w domu, nie wychodźmy z domu. I wtedy ale są zasady, jest regulamin pracy i tu naruszenie zdecydowanie było, miało miejsce. Ja bym tutaj dodał, bo jak to mówię, no, raport jest nowością. Nie było nigdy takiego scenariusza robionego. I tutaj no, czytając go, ja bym powiedział, że tak nie do końca, że on nie jest zasadny. Tak na świeżo go analizując, dzisiaj sobie brałem, no jednak jest w nim kilka przypadków wziąłem, bo mówię w całości jeszcze nie, na przykład kontrola PIP-u, jest 8 nieprawidłowości wykazanych, rozkłady jazdy, są 4 nieprawidłowości, prowadzenie dialogu. Ale to są stare nieprawidłowości, bo ja miałam okazję dokładniej przyjrzeć się temu raportowi. Wszystkie zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy zostały wdrożone i to podlegało no, przede wszystkim jednak, w tym momencie pani redaktor, ocenie zespołu kontrolującego wysłanego przez prezydenta. Trzeba dodać, że gdyby tej kontroli nie było Inspekcji Pracy, no to byśmy tkwili w tym i być może więcej by się poszerzało tych nieprawidłowości. Teraz no, raport, dobrze skupiając się go, sens tego raportu, tam jest ujęte tylko tak ogólnikowo. No jeżeli w raporcie cytuje się, że faktycznie odbyło się w sprawie norm paliwa na przykład 20 spotkań i nie ma efektu,
ale z kolei komisja mówi, że no ona nigdy nie będzie w to wchodzić szczegółowo. Czyli tu się pokrywa. No są pewne rzeczy, które mogą się nie pokrywać, ale wiele, wiele rzeczy jest, jeżeli na przykład my się zwracamy o testowanie obuwia. No testowanie obuwia jest to, warunki pracy są. Pracownik mający dobre obuwie lepiej wykonuje tą pracę. Jeżeli my nawet dowiadujemy się, te odpowiedzi na testowanie dopiero w raporcie piszą, no to świadczy o dialogu. A nawet w ostatni dzień urzędowania pani prezes, my pismo dostajemy, odpowiedź na to, co było. I to jest nie do końca jest to prawdziwe. Tak. Czy prezydent, rozmawiając z wami we wtorek, kiedy informował o swojej decyzji, a właściwie o decyzji Rady Nadzorczej o odwołaniu pani prezes, przedstawiał również wyniki tego raportu? To znaczy tak pokrótce. Ponieważ my jeszcze nie byliśmy zapoznani z tym raportem. Prezydent tylko powiedział, że nie ma żadnych uchybień finansowych, ale my o tym wiedzieliśmy, że tam na pewno się nic takiego nie znajdzie. Jednak, tak jak już mówiłem, wszystkie problemy, które związki zgłosiły do kontrolujących, są odpisane na korzyść pani prezes, że nie ma w tym żadnych uchybień ze strony zarządu. No właśnie, bo z kolei w raporcie znajduje się mnóstwo albo sporo uchybień po stronie załogi, po stronie pracowników. Mamy na przykład załącznik dotyczący przyczyn zwolnień oraz udzielanych kar, w tym nagan i upomnień. I przyczyny, dla której zostały rozwiązane umowa o pracę w wielu przypadkach albo nałożone kary, no nie świadczył dobrze o załodze. Mnóstwo przypadków pracy albo przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu. Przypadki odmowy wykonania polecenia, poddaniu się kontroli trzeźwości. Odejście z miejsca pracy. Jak panowie się do tego odnoszą? Pani redaktor, szanowni państwo, ja jeszcze chciałbym wrócić do szczegółowo. Cały raport czytając, to tak naprawdę jakby się dobrze skupił i go zliterował, to w większości jest odpowiedzią prezesa rządu. I albo to jest na temat odpowiedziane, albo nie na temat. A kilkuzdaniowo tylko tej komisji jest odpowiedź, bo na przykład odnośnie tworzenia rozkładów jazdy, tam komisja wręcz zdanie wpisane jest, że powinno MPK wrócić do szczegółowo zmiany opracowania rozkładów jazdy. Także znaczy tam jest napisane, szczegółowe, że co jakiś czas powinno tak, być weryfikowane. Czyli a to w sumie jeden punkt do drugiego w całości tworzył tą atmosferę i tak dalej. My szczegółowo bardziej nie wchodzimy, bo to nic nie da w tej chwili po prostu. Ale jeszcze odpowiem się na te, tak jak pani redaktor powiedziała mnie, że kontrola PIP no, wykazała, że to są dawne sprawy. No tak można powiedzieć, że też te sprawy alkoholowe też są dawne sprawy, bo to też z kilku lat to jest wzięte. Z dwóch lat. No, kontrola PIP też jest z dwóch lat. No też są stare sprawy. I my tego nie tolerujemy po prostu. Dyscyplina powinna być i to za poprzedników też była i też ludzie podpadali po prostu. Teraz jest to mniej tego. Ja bym się chciała zapytać w takim razie, czy widzą panowie jakąś potrzebę poprawy czegoś po stronie załogi, ponieważ stało jak się stało, czyli żądanie wasze, jeżeli chodzi o pani prezes, zostało w tym momencie spełnione. Raport kilka nieprawidłowości po stronie załogi pokazał i w tym momencie, czy wy czujecie panowie odpowiedzialność jako przewodniczący związków za to, żeby pilnować teraz dyscyplinę pracy? Ja myślę, że czy jest taka potrzeba? Ja myślę, że dyscyplina była, jest i będzie. Była za poprzednich prezesów, za poprzedniej pani prezes, która odeszła i po spotkaniu pierwszym, które odbyliśmy już z teraz panującą nam pani prezes, też powiedziała, że będzie dyscyplina przestrzegana. I ja bym się chciał jeszcze tutaj zwrócić, bo mówiła pani o tych karaniach. Ostatni przypadek ukarania pracownika za alkohol był na wiosnę tego roku, pół roku temu. Od tej pory nie było takich przypadków. Jednak ja myślę, że wyciąganie takich spraw no, też powinno być, bo dyscyplina musi być. Ale to jest tylko odwrócenie uwagi od naprawdę problemów, jakie są w MPK obecnie. Czyli tabor, czyli przekazanie terenów, które nam pan prezydent obiecał. Te sprawy są najważniejsze. No dobrze, to ja bym jeszcze dodał, pani redaktor, bo tu mówi się szeroko, także to nadużywanie dyscypliny i tak dalej. Nie jest tak. Każdy pracownik ma swój zakres czynności, wykonuje go starannie, czy przy poprzednim zarządzie, czy przy obecnym, czy teraz będzie. Jednak, a co o tym świadczy, że dobrze to robią? No, przy naszym stanie taboru, jakości, jaki ten tabor jest,
gdyby ludzie się nie przykładali, to jest zarówno mechanik, jak i kierowca, bo kierowca też umiejętnie te usterki widzi i gdyby chciał tak naprawdę tak wykazywać ich doszczętnie, to mogłyby autobusy nie wyjeżdżać dużo, dużo wcześniej. Także tutaj staranność załogi jest naprawdę. A to, że były te przypadki poprzednie, my tego nie tolerujemy i od dłuższego czasu już nie ma i na pewno nie będzie. I ci pracownicy już nie pracują u nas. Jak oceniacie panowie wobec tego jakoś świadczonych usług przez MPK, no w tym momencie MPK jeszcze? Ja powiem w ten sposób, że teraz chyba najwyższy czas, zarówno tutaj no, jako właściciel, pan prezydent, radni, mieszkańcy też powinni się włączyć po prostu i stawiać raczej takie wygórowane żądania. No, jesteśmy miastem od organizacji transportu zdecydowanie mieszkańcy nie są. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich. Tu jest kwestia konsultacji, prawda? Nie zgodziłbym się, bo jeżeli właśnie powinno się wrócić, tu dialog przemawia. Mieszkaniec też jest, ja mogę powiedzieć, że jest współwłaścicielem MPK, bo to jest spółka gminna, więc każdy mieszkaniec, pasażer jest współwłaścicielem MPK i ma prawo poprzez swoich radnych domagać się, dopominać o jakość tej komunikacji. Bezwzględnie tak jest. Tak. I dlatego, szanowni państwo, panie redaktor, jeżeli do mieszkańców podchodziło się w ten sposób, że jeżeli przychodził jakiś układ linii, chciał zmienić czy coś, że w ten sposób były wypowiedzi, że nawet no, może z taryfy skorzystać, czy w inny sposób, czy zniechęcało się do niego i on w pierwszym rzędzie odreagował to na kierowcy, na pracowniku i zadowolił się i dalej tego nie robił. Radni są. Zresztą z tego, co wiem, pan prezydent powiedział, że będzie na pewno starał się nad tym rozkładem pracować w jakiś sposób. Tak, plan komunikacyjny ma powstać. Jedna z sesji grudniowych na pewno już zostanie poświęcona sytuacji w MPK i rzeczywiście to jest teraz temat najważniejszy, żeby nad przyszłością komunikacji w mieście pracować. Darmowa komunikacja to propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale jednocześnie wielokrotnie przedstawiana przez prezydenta. Jak panowie odnoszą się do tego pomysłu? O darmowej komunikacji myśmy rozmawiali już z panią prezes, byłą, w tamtym roku, w 2012 roku. Ja miałem taki artykuł na dwie strony prasy. Ten artykuł przekazałem pani prezes. Tam było wszystko opisane o darmowej komunikacji, jakie są z tego korzyści, jakie ujemne te skutki. I prosiłem, żeby pani prezes przekazała to panu prezydentowi. I ten temat nie jest świeży, tylko już z zeszłego roku. Nie jest świeży, ponieważ prezydent Jarosław Wilczyński też już od dłuższego czasu mówi o darmowej komunikacji. Oczywiście tutaj największym problemem jest tabor i w tym momencie brak środków finansowych. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? Tak krótko, ponieważ Powiedział w ten sposób. Na pewno każde rozwiązanie jest dobre, tylko należy go zanalizować, zweryfikować. Jeżeli w ślad za tym pójdzie na przykład znaczące obniżenie wozokilometrów, czyli świadczonych usług dla mieszkańców, to nie wiemy, czy to będzie dobre. Bo mieszkaniec, co go interesuje? Dojazd z pracy, powrót z pracy, w niedzielę do kościoła, do marketów na zakupy, bo teraz w różnych godzinach ludzie pracują. A teraz nie ma tego dojazdu. Jeżeli pójdzie to w kierunku otworem dla mieszkańca, to będzie to dobre. A jeżeli ograniczymy, bo na przykład, no bo audycja w Radio Kielce uczestniczyłem, była na temat tego projektu. Skąd wiem, że radni SLD chcą z 1 900 000 wozokilometrów do 1 000 000 ograniczyć. No to jest to około połowy. To uważam, że ciężko będzie przy takim zakresie komunikację radni zapewnić. Radni w tym momencie postulują, żeby uruchomić dwie linie, które będą jeździły w przeciwnych kierunkach w koło miasta i dzięki temu na bazie tego koła będzie można tworzyć połączenia przecinające innymi liniami. Już poprzednia pani prezes wprowadzała coś takiego, tylko że to była jedna linia, linia 4. Tylko kto wsiądzie na przykład na Pułankach, żeby dojechać na Nowy Zakład, tylko jak ta linia jedzie jeszcze przez Starą Hutę, pod ZOZ. To jest kilometrów dużo i żeby dojechać do pracy, to jest dużo czasu zajmuje. Nasze miasto jest, no, nie jest obszarem jak Strachowice duże, dlatego te połączenia muszą być takie, żeby no, nie jechał z jednego końca w drugie godzinę, ponad godzinę, no po prostu. Tu jest ciężka praca, ale myślę, że to można zrobić, no bo są przykładem, no Kielce, Mielec, Starachowice, gdzie to wszystko dopracowali i tam czytałem sobie na forach starachowickich w internecie, mieszkańcy wręcz zadowoleni są po tych zmianach starachowickich. No. A uważam, że komunikacja miasta, czego nie dostrzegamy, jest jednak tą wizytówką miasta każdego. I my mamy sygnały od mieszkańców, od pracowników, no, gdzie nie pojedziemy do każdego miasta, zresztą pani redaktor też bywa,
I ta komunikacja jest super. Układ linii, który jest obecnie, nie jest zły, on jest dobry. Tylko trzeba go, nie tak jak radni tu proponują, że skoro by autobusy miały chodzić tylko po mieście naszym, to nie wolno obcinać całkiem tych linii, tylko zrobić do granicy miasta, jeżeli to tak ma wyglądać. Bo ja bym wolał, żeby to było w inny sposób, dogadać się, porozmawiać z wójtami gmin, i ustalić komunikację taką, jak była, tylko że no darmową próby, nawet dla wszystkich mieszkańców powiatu, nie tylko. No próby takie były podejmowane, próby niestety, jak wszyscy wiemy, nieudane. Na sam koniec jeszcze, czy załoga, jeżeli będą, a na pewno będą teraz rozważane nowe formy organizacji komunikacji miejskiej w Ostrowcu, jaki kształt to przyjmie, trudno w tym momencie powiedzieć. Czy załoga jest w stanie iść na dalsze ustępstwa? Znaczy się, przy temacie tej sytuacji pracowniczej wyszły na jaw formy organizacyjne, jakie będzie w przyszłości. No, pewien niepokój na pewno jest, bo tam padły zwolnienia, ograniczenia zatrudnienia. Niemniej jednak myślę, że to ten temat jest dopiero wtedy, jeżeli już będziemy mieli jakąś formę organizacyjną opracowaną i wtedy pod z kolei zakres wykonanych usług, jaki będziemy mieli, to będzie na pewno w tym programie transportowym, który pan prezydent opracowywuje i do końca marca on musi być. Dlatego myślę, że tutaj nie można, musielibyśmy każdą formę brać. No w tej chwili w spółce jesteśmy, zakład budżetowy. No nie wiem, jeszcze jakaś jednostka budżetowa może być. Ale załoga na ustępstwo będzie w stanie na dalsze pójść, zgodzić się, ustąpić, to znaczy, oddać zależy, jeszcze część jakichś swoich przywilejów? Zależy, o jakie ustępstwa pani pyta. No bo jest gro osób, które łapałoby się na tak zwane odejście przedemerytalne. A co jeżeli na przykład będzie konieczność w danej chwili zwolnienia niektórych pracowników? No tutaj... Dla dobra, podkreślmy, dla dobra komunikacji w mieście. Ja powiem w ten sposób. No, nie chcielibyśmy tutaj wytwarzać jakiejś atmosfery strachu, bo to jest niepotrzebne w tej chwili. Jednak mówię, skupmy się, ale już odpowiadając, no, jeżeli coś zaistnieje, tak jak kolega tu przed chwilą powiedział, skądś prezydent ma te dane, bo też nam to mówił, że ileś tam osób kwalifikuje się. My na bieżąco zaczęliśmy to analizować, no jednak tam nie ma 42 osoby, jakby to było mówione. No ale to można iść innym tropem, no jak MEC poszedł na przykład, poszedł w ten sposób, że program dobrowolnych odejść. Jeżeli chcemy to zrobić spokojnie i prawidłowo, są warianty, mówię, tylko no nie możemy mówić o czymś, czego jeszcze nie wiemy po prostu. Czego jeszcze nie wiemy, rzeczywiście ta praca dopiero jest do wykonania i jest do wykonania nie przed panami, nie przed nami. Tak. Są od tego w tym momencie specjaliści. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że więcej będzie można rozmawiać dopiero kiedy ten plan zostanie przedstawiony. Wtedy też będziemy znać konkrety. Tadeusz Relikowski, Krzysztof Stachera byli moimi państwa gośćmi. Dziękujemy bardzo.